Cześć, witam Was ze Słowem, a za mną jest Augsburg Hall. To jest taki piękny budynek, zaraz Wam go pokażę. Byłam właśnie w środku zwiedzać. Ja uwielbiam takie miejsca, jak wiecie, z moich poprzednich filmików. Także dzisiaj, ponieważ jest przepiękna pogoda, mimo że jest luty, jest ciepło, słonecznie, jest wiosennie i właśnie dzisiaj zebrało mi się na wycieczkę do Augsburg Hall. Także za chwilę pokażę Wam ten budynek. Otoczony wodą i to jest też takie urocze. On został zbudowany w czasach Tudorów, czyli to były lata 1500. Od pokoleń zamieszkuje tutaj rodzina, także to jest wciąż zamieszkany budynek przez tą rodzinę od wieków. Była to rodzina katolicka, ja nie wiem, czy oni po dzień dzisiejszy praktykują. No, taka krótka historia na ten temat. Widzicie charakterystyczną dla Tudorów architekturę? Te wieżyczki, ozdoby. To jest właśnie styl Tudorów. So the other two had to become nuns. Okay. Oh, okay. Because they're a Catholic family, that's the only way they could afford to keep them, if you like. So they were sent abroad. Shame that we looked at all the pictures and we thought they all looked miserable. Yeah, we couldn't decide whether it was the nuns looked unhappier than the women who got married and had probably 12 children in a row. You know, that one didn't look too unhappy. This one here is quite miserable. But she's the grandmother, you see. Yeah. She was obviously on her up as there wasn't much money. Yeah. She got her own. No wonder she was there. Wow. Mam nadzieję, że miejsce Wam się spodobało. Ja za chwilę udam się do centrum miasta. No cóż, wypada się teraz pożegnać. Pozdrawiam Was i do zobaczenia do kolejnych filmików. Pa!